2008 roku w Paryżu, podczas imprezy Blizzard Worldwide Invitational, świat ponownie usłyszał o Sanktuarium. Za pomocą kilku akordów granych na 12-strunowej gitarze, Blizzard ogłosił swoją najnowszą grę, czyli Diablo 3. Najpierw Laurence Joubert solo, następnie chór i orkiestra, które wykonały specjalną uwerturę zawierającą tematy z najnowszego soundtracku. W tym samym roku pojawiła się ona jako singiel na platformie iTunes. W końcu, po 4 latach od oficjalnego ogłoszenia gry, doczekaliśmy się premiery. I już w beta testach mogliśmy posłuchać muzyki z pierwszego aktu. Jak już wspominałam wcześniej, przy okazji Lord of Destruction zaczął się nowy orkiestrowy etap w Diablo. I tym razem czuwało nad nim aż 7 kompozytorów. Russell Brower, Derek Duke, Glenn Stafford, Joseph Lawrence, Neil Acree, Laurence Joubert i Ido Guidotti. Główną ideą soundtracku do trójki było kontynuowanie stylu wagnerowskiego z poprzednich części, rozszerzenie brzmienia, dodanie chórów, ale także odniesienie się do klimatu 12-strunowej gitary. Laurence Joubert nagrywał niektóre improwizowane partie gitary poprzez fuzzbox z germanowymi tranzystorami, aby uzyskać brzmienie podobne do tych z lat 60., po czym na tej podstawie tworzył orkiestrowe aranżacje. Dodał również do instrumentarium mandolinę oktaową, lutnię renesansową, cymbałę oraz 6-strunową gitarę o obniżonym stroju. W miarę rozwoju gry muzyka stawała się bardziej orkiestrowa i chóralna, aczkolwiek niezbyt przesadzona czy bombastyczna. Ambientowy klimat towarzyszy nam przez całą grę, jednak najbardziej słychać go w drugim akcie. Kaldeum, jego okolice czy Oaz Dalgura to miejsca, w których bardzo mocno słychać inspiracje rejonami Azji i Bliskiego Wschodu. Takie utwory jak Doom, Stinging Wind czy Sewers of Kaldeum to mieszanka instrumentów etnicznych, w szczególności fletów i perkusji, z dużą ilością pogłosów, wietrznych i głębokich brzmień. Wykorzystano m.in. takie flety jak Duduk czy Ney w wykonaniu Pedro Eustacha, które pojawiają się również w wielu przerywnikach filmowych, a także w muzyce, która opisuje bohaterów, głównie szamana, mnicha i czarodzieja. Trzeci akt jest bardzo zróżnicowany. Od twierdzy Bastionu, przez most Corsica, aż po krater Areat i siedzibę samego Asmodana. Słychać dużo orkiestry, dużo ambientu, trochę demonicznych odgłosów i znane już brzmienia gitarowe. W drodze do serca grzechu usłyszymy dźwięki przypominające bicie serca, a bossa zabijemy przy niskich dźwiękach instrumentów dętych i kotów. Warto również dodać, że wszystkie orkiestrowe utwory zostały nagrane tradycyjną metodą w sali koncertowej, czyli w Sigurdsson Concert Hall w Costa Mesa. Dzięki żywym instrumentom muzyka stała się bardziej spójna, aczkolwiek nie idealna, co pozwoliło uzyskać brudny charakter sanktuarium. Upadek Królestwa Niebios to już bardziej podniosłe i melodyjne brzmienia, pełne emocji i rozmachu. Utwory And the Heavens Shall Tremble czy Gateway to the Silver Spire pojawiają się na przemian z Blessed Chancel czy The Angerous Council. Bardzo dużą rolę w odróżnieniu piekła od nieba miały tutaj chóry. Niebo Russell Brower pokazał za pomocą londyńskiego chóru London Voices, gdzie potężne, głównie męskie głosy oznajmiały moc i harmonię. Zaś piękne, niepokojące, a zarazem uwodzicielskie brzmienia piekła to irlandzki chór Annuna, który usłyszymy chociażby w utworze Intemptation. Niestety, oficjalny soundtrack to nawet nie połowa tego, co możemy usłyszeć w grze. Nie znajdziemy tam muzyki z wielu przerywników filmowych, wstępów do aktów, czy muzyki, która towarzyszy nam poprzez przedzieranie się przez hordy demonów. Diablo 3 wzbudziło wiele kontrowersji i tak samo było z muzyką.
Dlatego, gdy 2 lata później pojawił się dodatek Reaper of Souls, fani byli zachwyceni soundtrackiem. Tym razem głównym kompozytorem był Derek Duke, który współpracował z resztą kompozytorów Blizzarda. Tak więc przenosimy się w sferę sakrum, ponieważ w wielu miejscach zachodniej Marchii słychać wszechobecny katedralny i kościelny klimat, który miesza się ze sferą profaną, mroczną i tajemniczą. Wszystkie utwory orkiestrowe zostały nagrane przez Northwest Symphony Orchestra and Chorus z kaplicy Bastyr, dzięki czemu zyskały czyste, przestrzenne i klarowne brzmienie. Od wejścia na krwawe moczary towarzyszą nam wręcz chorałowe śpiewy. Melorecytacje, śpiew antyfonalny czy śpiew a cappella nie opuszczą nas aż do śmierci Maltaela. In Arius, Scatsimi, Seihen Avis czy Jan Gujawa to tylko niektóre utwory, które w połączeniu z kościelnymi dzwonami i potężną orkiestrą sprawiają, że ten soundtrack jest zupełnie inny od poprzednich. Kompozytor wykorzystał również aleatoryzm niekontrolowany, technikę XX wieku, którą rozpropagował nasz polski kompozytor Witold Lutosławski. Był to idealny pomysł, aby stworzyć wrażenie kontrolowanego chaosu i charakter grozy, który reprezentuje sferę profanu. Derek Duke bardzo dużą rolę przeznaczył skrzypcom, które miały być muzycznym symbolem podróżyny Falema, a utwór Immortal Heart jest adekwatnym zakończeniem tej przygody. Również tutaj znajdziemy trochę etnicznych odniesień, ponieważ przy każdej walce z włosami towarzyszą nam japońskie bębny taiko. Muzyczna historia Diablo jednak nie kończy się wraz z dodatkiem. Jeszcze w 2011 roku powstał album The Music of Diablo 15th Anniversary, gdzie ukazały się wcześniej niewydane utwory Diablo 1, 2 i dodatku Lord of Destruction. Mogliśmy również zapoznać się z 2 utworami Matta Wellmana, które zostały nagrane jeszcze prawdopodobnie w 2005 roku na Słowacji. Fragmenty utworu Hydra możemy posłuchać w uwerturze Diablo 3, a osoby mające dostęp do bety mogły posłuchać jej w menu. Bardzo ciekawym utworem jest Lord, ponieważ kompozytor wykorzystał tutaj fragmenty ze skandalicznego baletu Igora Strawińskiego Święta Wiosny, a dokładnie część Spring Ground. Zakończył ten utwór fragmentami z Planet Holsta. Ostatnim albumem związanym ze światem Sanktuarium jest album, który pojawił się w 2014 roku na Halloween, czyli Haunted Sounds of Sanctuary. Jednak nie usłyszycie tutaj ani klimatycznej gitary, ani melodyjnych brzmień, tylko przerażające dźwięki, które towarzyszą nam od nowego Tristram aż po same Pandemonium. W ten sposób kończymy naszą muzyczną przygodę w świecie Diablo. Jeśli jednak w kolejnych odcinkach chcielibyście usłyszeć historię muzyki z Waszej ulubionej gry, to dajcie nam znać w komentarzach.